Państwu. Witam Państwa na wieczorze kolędowym w imieniu swoim i zespołu Mozaik oraz w imieniu programu Drugiego Polskiego Radia. I dzisiejszego wieczoru zamierzamy opowiadać Państwu tę samą historię wiele razy. To jest historia znana, zdarzyła się jakieś 2000 lat temu i to jest taka opowieść o pewnej nocy, bardzo ciemnej, kiedy nad miastem Betlejem zajaśniała gwiazda i pojawiło się nowe światło. Teraz zagramy. Zaczęliśmy kolędą pod tytułem Porwijmy instrumenta. To jest właściwie taka mozaika kolęd opowiadających o tym, jak na różnych instrumentach można wychwalać Narodzenie Pańskie. A teraz zagramy kolędę Skurpiów, Najświętsza Panienka. Starusek poszedł do go
była kolęda z Kurpiów, zresztą bardzo stara kolęda, znaleziona przez nas w zapisach, jakie robił ksiądz Skierkowski w latach 30. jeżdżąc na Kurpie. A teraz inna kolęda z tamtej strony dwora. Jest to właściwie bardzo ciekawy przypadek kolędy, ponieważ istnieje również świecki tekst do tej samej melodii. Jest to tekst miłosny. Natomiast tutaj zaśpiewamy i zagramy tę kolędę, jako kolędę, czyli z tekstem opowiadającym o tym, jak Najświętsza Panna chodziła po łące.
czy tobie na śmierć srogą, nie na długie życie. Świadczy tobie na śmierć srogą, nie na długie życie. Teraz, ponieważ większość kolęd, które zamierzamy wykonać podczas dzisiejszego koncertu, są to kolędy i pastorałki mniej znane, dla odmiany zagramy coś, co może Państwo rozpoznają.
teraz chcielibyśmy zagrać dwie kolędy nieco spokojniejsze. Pierwsza z nich to również dosyć znana i często śpiewana kolęda Mizerna Cicha. A druga z kolei to taka kolęda z repertuaru pani Anny Malec, bardzo znanej śpiewaczki ludowej, niestety już nieżyjącej, Róży Kwiat. Jest to kolęda życząca, to znaczy taka, w której tekście nie pojawia się jakieś odniesienie do narodzin pańskich, ale więcej o tych kolędach życzących usłyszą państwo później w opowieściach naszego gościa. Psst.
przyszedł do niego. Zaprosić na scenę gościa, Weronikę Grozdew. Z którą będziemy mieli przyjemność wykonać 3 bułgarskie kolędy. I bardzo się cieszę, że spotykamy się z Weroniką znów na scenie. Ostatnio miałyśmy okazję spotkać się we dwie w zupełnie innym repertuarze Händla. Także różnica jest zasadnicza, ale zaraz Państwo posłuchają, co udało się nam w trakcie prób stworzyć razem. Ja z kolei bardzo się cieszę, że mogę z tak wyjątkowymi muzykami i na tak wyjątkowym koncercie zaśpiewać pieśni bożonarodzeniowe z repertuaru mojego rodzinnego. I z tego też tytułu założyłam dzisiaj ten szopski strój. Rzadko mi się zdarza. Naprawdę wyjątkowa okazja. Cieszę się bardzo, dziękuję i zapraszam do wysłuchania. Pierwsza z tych pieśni to będzie pieśń obrzędowa. Rozmowa Matki Boskiej z kukułką, która kuka za głośno i Matka Boża nie może uśpić swego Syna, nowonarodzonego Jezusa. Zakukała kukowica, selim goromori wita elo. Na monastiru soje, selim goromori wita elo. Kato kuka dori doma, selim goromori wita elo. Nie bądź mi młoda Boża.
teraz zaśpiewam kolędę, bo w Bułgarii rzadko się zdarza, że są kolędy. W obrzędowym repertuarze właściwie nie ma czegoś takiego jak kolędę. Są pieśni obrzędowe, rytualne, pieśni bożonarodzeniowe, pieśni kolędnicze. A teraz zaśpiewam kolędę, która pochodzi z repertuaru Bułgarów, katolików z południa Bułgarii. Jeszcze jedna pieśń bożonarodzeniowa.
ponownie szopska, czyli z regionu, z którego pochodzi ten strój. Ja pochodzę poniekąd. Pieśń kolędnicza może być wykonywana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Weronika chciałaby już uciec ze sceny, ale ponieważ Weronika wykonuje nie tylko repertuar bułgarski, ale również wiele pieśni polskich, postanowiliśmy zaprosić ją również do zaśpiewania, uczestnictwa w jeszcze jednej, tym razem polskiej, kolędzie. Jest to kolęda z Lubelskiego, Stała se Lipeńka. Thank you.
Mamy jeszcze jednego gościa dzisiejszego wieczoru, gościa bardzo szczególnego, panią Marię Bienias. Pani Maria jest znakomitą śpiewaczką ludową, tradycyjną. Pani Maria również wspaniale opowiada o tradycjach Mazowsza, o tradycjach w swojej wsi. I będziemy dzisiaj mieli zaszczyt wysłuchać kilku takich opowieści. Dla mnie to jest w ogóle bardzo szczególne spotkanie, ponieważ ja głos pani Marii najpierw poznałam z nagrań, a później udało mi się spotkać z panią Marią w tak zwanym realu. I bardzo, bardzo się cieszę, że będziemy mogli razem na scenie wykonać dla państwa kolejną kolędę. To jest taka kolęda, która jest w repertuarze pani Marii. Pastuszkowie bracia Mili. Pastuszkowie bracia mili, gdzieście potomca schodzili, po Podlasiu na dolinie stanęli, w gęstej brzeginie paść słowiecki, paść słowiecki. A gdy północ nastąpiła, jasność nieba uderzyła, pastuszkowie zadrzemali, na gwałt się poporywali. Cicho, bracia, co się dzieje? Jasiek płacze, Grześ się śmieje. Kuba wyskoczył na dudo i strącił walkowi budo. Łos na ziemię, łos na ziemię. Bartek co w los nabrukszona,
mówi: nie tu, bracie, jestem wróg, nie leci na cią. Jeśliś chory, lice nogo, bodziś wyrósł mi w drogo do Betlejem, do Betlejem. Trzeba wziąć gruzek z popielum, bo dwa posty przed niedzielą łosą do masła młodego i dzwonek pleka świdzigo na tu drogo, na tu drogo. Łosą go i dwoje syra, nie będzie to dla nas siła. Wiący num kon nie zostaje, ze siodla na słekom staje. Idźmy te rogi miopańskie, otworzą nam wrota rajskie. Przez narodzenie Jezusa będzie w niebie nasza dusza królowała, królowała. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona tutaj, a żeby wam opowiedzieć troski, jak to kiedyś bywało, jak żeby po kolędzie chodzili. Bo przecież na wsi do tej pory chodzą. U nas chodzą dziewuchy, chodzą chłopoki, ale teraz to jest chodzą razem. A kiedyś tak nie było. Chłopoki chodziły we świętego Scepuna po kolędzie z gwiazdą, a dziewuchy chodziły z taką szopką robioną i tam była święto rodzina w środku. Była tak zrobiona z pudełka od dyktury, tak był pokryty słomą i zawsze jedna nosiła, tam ze 6, ze 7 tych dziewuchów. A że była wieś wielką u nas, bo było ponad, jak i do tej pory, ponad 100 mieszkańców, to się dzieliliśmy na dwie grupy. Które takie większe se dziewuchy, grubsze se, zdrowsze to swy na kolenisty. Bo tam chałupa, chałupy to wuma mówię, była kawą. A zimy były nie takie jak teraz. Jak teraz tu w Warszawie popatrzyłam, to na taką zimę, jak wymota, to było to 10 razy gorsze. To może teraz wyobrazić. 20 stopni mrozu, śmig potund. Do studni się tunele kopało, takie prawda, żeby było przejść. I za tym, po tych kolędziach się chodziło, no to ja tak było mnie nie bardzo, tako, żeby już taką okazało. To mnie po wsi. A te, które takie mówią, to chodziły po kolenistach. No i co? Nosiliś was z sobą kosik. I rękawiczki mieliśmy dziergone na drutach z łowcy wełny z jednym palicą, bo to były bardzo ciepłe. Która miała największą rękawicę? Pieniądze zbierać w tą rękawicę, a w kosik trzeba było zbrać placek, chleb, może to kiszki kawałek do taką fary, no wądli, no rozumicie. Iśmy to wszystko zbierali, żeby sobie później kolędą wyprawić. No i tam te posły na kolonisty, to my se chodzimy po wsi, zaszliśmy od kordnicy wsi, to te później łodniwek, jak już kolonisty obysły, żeby się gdzieś razem w jednym miejscu zejść i policzyć, ile kawałków placka, chleba, ile pieniędzy, żeby nie zginono. Później, żeby to było za co to kolondo wyprawić. A jak się już chodziło po kolondzie, to najpierw pod łokno siosło. Mało kto zaprosił do chałupy, tylko pod łokno. Jakśmy dochodzili, to mówiliśmy tak: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy kozecie ten dumecek rozweselić na Nowy Rok? Kozomy, no to my śpiewamy wtedy. Inne kolądy śpiewały dziewuchy, inne kolądy śpiewały chłopoki. Nie mogły śpiewać takich. To już były specjalne kolądy do dziewuchów i do chłopów, ale bowiem jedna kolonda, którą do dziś pamiętam, to mogły śpiewać i dziewuchy, i chłopoki. A to kolądo się śpiewało, jak we wsi gdzieś kawaler do panny chodził i miało się ku weselu, to już on od południa u nich siedział, bo jak to kolondo im zaśpiewały, to znaczy, że się naprawdę łazeniu, będą szczęśliwe i takie kawaly wtedy sięgą się do kiesunki 20 złotych. To wtedy na drugi dzień po wsi: słyszeliś ta? Józef tam co do Kaśki chodzi, 20 złotych do kolonniku, bo miał za co. Bo zaśpiewali mu piękną kolondo. Jowu ma teraz zaśpiewać, tak, to kolondo. Tak, dobrze, to zaśpiewam. Po lukalinka pochyliła się kolonda, Kasia z Jasiunią polubiły
Jasio Kolonda. Pojechał Jasio na polowo, nie Kolonda. Zostawił Kasio jak malowo, nie Kolonda. Przyjechał w nocy, kele północy, Kolonda. Zastukał, zapukał, zapłakał, oczy Kolonda. Kasiunia wstała, jakby nie spała, Kolonda. Łocynki otarła, pocałowała, Kolonda. Oj, Kasiu, Kasiu, napój mi, kunia, Kolonda. Jo nie napoję, bo mnie two zuna, Kolonda. Chociaj nie zuna, lec kochonecka, Kolonda. Napój mi go, kunicka, Kolonda. Bo ton kunicek to jest kudnicek, Kolonda. Wyjot mi łącko i pasternicek, Kolonda. Jak mi nie wyjot, to mi wykosił, Kolonda. Pomiąto z Kasiu, o com cię prosił, Kolonda. Jom ciebie prosił o pierścionecek, Kolonda. A tyś mi dała z rudki wiunecek, Kolonda. Jom ciebie prosił o pozłocony, Kolonda. A tyś mi dała wiunek ruciony, Kolonda. Inne dziewczyny mają pierzyny, Kolonda. Jasio z Kasiunią na grochowiny, Kolonda. Na grochowiny po cukmaniny, Kolonda. Lepiej się wyśpią jak pod pierzyną, Kolonda. Lepiej się wyśpią jak pod pierzyną, Kolonda. Warto było dać 20 zł za taką? Warto było dać. A już później Wita, jak pośpiewali pod tym łoktom, czy tam kto ich do izby, i ludzie z chęcią przyjmowali. I teraz, bo znaczyło tak, jeśli kolędniki przyspy, to będzie szczęśliwy rok. Naprawdę, i dawali, co mogli, to dawali, żeby aby z pustą ręką kolędników nie odezwać. Nawet jak się tak naśpiewały pod tym oknom. No, to tak jedną kolędę, no to zaśpiewaj ta jeszcze jedną, i zaśpiewaj ta jeszcze jedną, jak komu się podobało. No i tak to my pod tym oknom śpiewały. I później na zakończenie. Wiwat, wiwat, niechaj będzie po tak wesołej kolądzie. Za to śpiwonie, za powinsowonie, co do ciebie będzie. Głośno śpiewali. Za to śpiwonie, za powinsowonie, co do ciebie będzie. Wychodzą jak na dworze kładu, placka chleba, tam kiski, czy co jest, a te śpiewają pod oknem. Za Kolondo dziękujemy, zdrowia szczęścia wam życzymy. Na to nowy rok, na to nowy rok. A żebyście długo żyli, a po śmierci w niebie byli. Hej, Kolonda, Kolonda. Ładnie życzyli, ładnie życzyli. Jeszcze taką jedną piosenkę śpiewam mi. Na święco panionka po świecie chodziła, po świecie chodziła i pana Jezusa wzywać je nosiła, i pana Jezusa wzywać je nosiła. Posłał ona posła do miasta takiego, do miasta takiego. Napotkała chłopka bardzo ubogiego, napotkała chłopka bardzo ubogiego. Mój ubogi chłopku, mój gospodarzyku, mój gospodarzyku, przenocuj ze ty mnie w swoim pokoiku,
przenocuj ze tymię w swoim pokoiku, mój ubogi chłopku, ubogi chłopecku, ubogi chłopecku, przenocuj ze tymię w swoim budyneczku, przenocuj ze tymię w swoim budyneczku. Och, moja Maryjo, radbym cię nocować, radbym cię nocować. Chałupka mu mału dzieci do Boga mum, chałupka mu mału dzieci do Boga mum. Och, moja Maryjo, idź do mojej sopy, idź do mojej sopy, to mój będzie zmiała noclicek spokojny, to mój będzie zmiała noclicek spokojny. Wysedł gospodarzyk na dwór o północy, na dwór o północy, a nad jego sopą śliczną gwiazda świeci, a nad jego sopą śliczną gwiazda świeci. Teraz wykonamy kolędę razem z panią Marią, akompaniując jej. Stary rok się kończy, nowy lepszy będzie. Hej, kolonda, kolonda, wesoło śpiewaj mi, chwało Bogu daj mi, hej.
pani Marii. Po tych oberkowych zupełnie rytmach będzie spokojniejsza kolęda. To jest bardzo stara kolęda, XVII-wieczna. Nazywa się Nie masz ci, nie masz. Trochę zmienimy nastrój. Thank you.
Jest taka tradycja, nie tylko polska, ale w ogóle słowiańska, śpiewania tak zwanych szczodrych wieczorów, czyli pieśni, wykonuje się te pieśni, szczodre wieczory w czasie przesilenia zimowego, w czasie Bożego Narodzenia, wtedy, kiedy dni są najkrótsze, a wieczory najdłuższe, życząc wszystkim dobrego nowego roku, nadziei i wszystkiego dobrego. I teraz właśnie wykonamy taki szczodry wieczór na starą XVII-wieczną melodię. I poprosimy o wsparcie Weronikę Grozdę.
jeszcze jedna dawna kolęda, Puernatus. Jest to kolęda śpiewana do sekwencji Puernatus in Betlejem, czyli dzieciątko narodziło się w Betlejem. I ta melodia, na którą my wykonujemy tenże utwór, ta melodia pochodzi z XIII wieku, ale było wiele wersji właśnie tej kolędy, tej pieśni bożonarodzeniowej. Brali się za nią różni kompozytorzy, Jan Sebastian Bach, Buxtehude i wielu innych bardzo sławnych ludzi. My też postanowiliśmy dorzucić swój kamyczek do tej pięknej melodii.
nasz koncert dobiega powoli końca. Wypada nam przedstawić się nieco bliżej zespół Mozaik w składzie Sebastian Wielądek, lira korbowa, dużo instrumentów dętych, basy deptane. Mateusz Szemraj, lutnia, gitara, cymbały. Wojciech Lubertowicz, instrumenty perkusyjne. Zofia Janiczek, dudy galicyjskie, tampura i rozmaite flety. Jolanta Kosakowska, fidele średniowieczne oraz gęśle. I nasi wspaniali goście, Weronika Grozdew i pani Maria Bieniaz. Ja jeszcze chciałabym, ponieważ ten czas bożonarodzeniowy się nie skończył, życzyć Państwu dobrego nowego roku, miłości, pokoju, tego, żebyśmy właśnie tak jak w tytule tego koncertu, a my do Betlejem, żebyśmy zmierzając do tego Betlejem nie musieli przekraczać żadnych murów, czy betonowych, czy różnych takich w przenośni. Także wszystkiego dobrego w imieniu zespołu. A teraz jeszcze, żeby ten wieczór kolędowy był naprawdę kolędowy, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wykonania kolędy, którą na pewno Państwo znacie. Przybierzeli do Betlejem. To ja jestem o ciebie, tak troskę życzenia z Woza Moze, dobrze pani pozwoli. Kiedyś to tak życzyli, co najważniejsze było, słuchajcie, w każdym kątku po dzieciątku. Niechby to i tero tak było. Niechby tero tak było, a przede wszystkim to ja wymarzyco. Nie szczęśliwego roku, tylko radosnego roku 2010, bo jakie radość w sercu człowieka, jakie radość w rodzinie, jakie radość w parafii, to jest radość na całym świecie. Zyjmy tą radością. Zaprosujcie, moja przyjadę zawdy. Zostawię wszystko. Jestem u Marzyco, szczęścia, zdrowia, wszystkiego naprawdę co najlepsze, z całego serca w Marzyco, bo jesteś tak kochana, bo zebi nie wie, to kto by nas słuchał. Pozdrawiam. Przepraszam, ja jeszcze dodam, odnosząc się do słów ostatnich pani Marii, kto będzie nas słuchał, jest szansa, że ktoś jeszcze nas posłucha. Ponieważ dzisiejszy koncert będzie retransmitowany w niedzielę na antenie dwójki o godzinie 19:00. I zapraszamy właśnie, jeśli Państwo zaśpiewają, to będzie można również siebie posłuchać w tym wspólnym śpiewie. A może i ktoś jeszcze? Śpiewajcie kolędy, śpiewajcie, przekazujcie dzieciom. Niech ona nie zaginie, bo kolanda to jest ma swoją treść, każda jedna swoją wymowę. Śpiewajcie i teraz wstańcie wszyscy i razem z nami. No! Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają w koszy.
słuchajcie, jak tak klaskocie, to zaśpiewajmy jeszcze to. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj je siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, je wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało, je mieszkało między nami. Szczęść Boże, Wuma, pięknie. Dobrze, zagramy list. Wesoły będzie.